Hej, cześć, siemano, z tej strony Matthew, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek powstał z jakiejś... Pomysł na dzisiejszy odcinek powstał z jakieś 10 minut temu. Jest to dość spontaniczny odcinek. W dzisiejszym odcinku lecimy morsować, moi drodzy. Tak, będziemy się kąpać w zimnej wodzie. To będzie niesamowite. Chyba jest 7 stopni na zewnątrz, a woda będzie miała z jakieś 2, no może 4. Jedziemy nad morze. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków jak ten, to zostawiajcie komentarze na dole, łapy w górę i subskrypcję, myślę, że w tym miejscu. I powinien być szary tam na dole. Także do zobaczenia. Chodzę sobie ręczniczek. No i powiem wam, że wchodzenie do takiej wody jest niesamowite. No, także ja sumia i na ten rok to będzie zajebiście w te święta. O nie, nie. Dobra, ja tu ogólnie będę siadał. Tam jest ciul ludzi, którzy na mnie patrzą. I ogólnie tu chłopaki też są i też morsują. Dobra. Najgorsze jest to, że to jest szok termiczny i trzeba około minuty trzymać. Na początku jest zawsze taki dziwny, bardzo dziwny taki skok adrenaliny i takiego powietrza, że łapiesz powietrze w bardzo ciężki sposób, tak jak ja teraz. I morsowanie w morzu jest o wiele cięższe niż w jeziorze. Nie wiem kiedy, przepraszam, nie wiem kiedy będzie minuta, ale już się uspokoiło w miarę. Jest zimny jak jeszcze 20 sekund i wychodzę, ale moi drodzy, dobra, zrobiłem to. Wracam. O, hit. Zaraz się do was odzywam. Słuchajcie, jesteśmy już po. Niesamowite, siedzę w kurtce, w kocu, żeby się zagrzać. Moja mamusia tu jest. Ze mną przyjechała. Przyjechała mnie tutaj odwieźć. Przywieźć. Zajebista zabawa i fajne doświadczenie. Tak na koniec w sumie roku, chyba że zacznę w ogóle robić takie rzeczy. Aktualnie się odmrażam w ciepłym autku. Więcej wam powiem w domu, jak się czułem i jak to wszystko wyglądało. Myślę, że możecie zauważyć tą mgłę, co tam jest. O, pan tutaj szedł. Ta mgła i to wszystko, zła fokus, to jest mrzawka, czyli deszcz, który zaczął przed chwilą padać. Więc w sumie nam się udało idealnie przed deszczem. Jeszcze macie szybki rzut na to, jak to wyglądało. Ja byłem w tam, o, tamtym dalekim miejscu gdzieś. Nie no, superancko. Słuchajcie, w ogóle tu jest fajna rzecz, czyli taki drewniany mostek. Jedziemy takim mostkiem. Z jednej strony port dabliński, z drugiej strony tam jest taka zatoka Hove. Tego nie widać aktualnie, ale bardzo fajne klimatyczne miejsce. I taki dość niecodzienny most. Wracamy do domku. Siemano, jestem już z powrotem. Słuchajcie, dwie rzeczy, które zauważyłem, to czerwona skóra, czyli krwioobieg mój się zwiększył. Druga rzecz to to, że całe moje powietrze z płuc nagle się gdzieś wydostało i ciężko było złapać oddech, tak jak było widać wcześniej na filmiku. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapy w górę. Mam nadzieję, że dobijemy 50, będę mógł pójść gdzieś w jakieś inne miejsce, po prostu morsować, że tak powiem, bądź kąpać się. 50 łap w górę, zostawcie suba tam na dole. I co? I do następnego. Dzięki bardzo serdeczne. Pa!